witam wszystkich Państwa przybyłych na dzisiejsze obchody Dnia Patrona. Szanowni Państwo, jestem zaszczycony i nieco zakłopotany. Zostałem zaproszony, by dać wykład w tym szczególnym dla mnie i dla mojej rodziny miejscu. Wyczytam wspomnienia Romana Czerneckiego lub wspomnienia o nim. Myślę o etosie przedwojennego nauczyciela. Człowieka, który rozumiał bezpośrednie przełożenie jego działalności na kształt kraju, w którym przyszło mu żyć. Życie zgodnie z etosem jest życiem szczęśliwym, ponieważ jest życiem w zgodzie ze swoim wewnętrznym głosem. Jak inaczej zrozumieć źródło siły, z którego czerpać musiał Czernecki w 1945 roku? Chciałbym, aby etos nauczyciela był też moim etosem. I dziękuję Wam za okazję, jaką mi daliście, by sobie to uświadomić.